W dzisiejszym odcinku opowiem o moim pierwszym spotkaniu z Rafałem Kosikiem dla dorosłych. Odcinek 38. Obywatel, który się zawiesił. Obywatel, który się zawiesił, to zbiór opowiadań publikowanych przez Rafała Kosika w takich magazynach jak Nowa Fantastyka czy Science Fiction, Fantasy and Horror. A sięgnąłem po nią dlatego, że niedawno ukazała się druga część, drugi zbiór opowiadań, czyli Nowi Ludzie. I właśnie z tej okazji sięgnąłem po obie, żeby mieć pełny obraz. Na razie skończyłem czytać Obywatela, to są te wcześniejsze opowiadania. Właśnie o Obywatelu wam dzisiaj opowiem, a Nowych Ludzi zostawimy sobie na następny raz. Tak jak mówiłem we wstępie, jest to moje pierwsze spotkanie z dorosłą twórczością Kosika. Owszem, znam jego całą serię Felix Sanitajniki, jestem jej wielkim fanem i w ogóle tak się zaczęła moja przygoda z tym autorem, ale jakoś samo zetknięcie z Felixem, nie wiem dlaczego, nie popchnęło mnie, żebym sięgnął po inne jego pozycje, a napisał już 3 powieści, teraz wydał drugi tom opowiadań. I to było takie moje pierwsze zetknięcie. Tak naprawdę nie wiedziałem, czego się do końca spodziewać. No i co? Czy Kosik mnie rozczarował? Zupełnie nie. Ten autor ma niesamowity dar pisania ciekawego, pisania zajmującego. Tutaj nie znalazły się opowiadania, które mnie nużyły. Natomiast znalazły się opowiadania bardzo zróżnicowane. O paru częściach Felixa Tajniki mówiłem już w moich recenzjach. Jeżeli ktoś zna tą serię, to dobrze wie o tym, że w ramach tej jednej serii pojawia się jakby wiele gatunków. Są części, które są bardziej horrorami, są części, które są zwykłym, czystym science fiction, a są części, które są bardziej powieściami obyczajowymi. I dokładnie tak samo jest w Obywatelu, który się zawiesił. Znajdziemy więc tu, ja wiem, horror, powieść z dreszczykiem. Dla niektórych może być to horror, jest na pewno bardzo nastrojowa. Mówię tutaj o opowiadaniu o tytule Mgła. Znajdziemy tutaj postapokaliptyczne science fiction najwyższych lotów, czyli opowiadanie o tytule Szczelina. Typowe hard science fiction, w którym wykreowany świat bardzo przypomina ten, który znamy z drugiej części Felixa Tajniki, świat przyszłości. Czytelnicy Felixa znajdą tam dużo znajomych sobie elementów, jak na przykład grawy, komplanty. Ale również bardzo ważnym gatunkiem, który pojawia się u Kosika, jest fantastyka socjologiczna. Co to jest i z czym to się je? Fantastyka socjologiczna to nurt gatunku science fiction, bardziej niż na ukazywaniu techniki i wątków space operowych, skupia się na zagadnieniach socjologicznych, mechanizmach, jakim podlegają hipotetyczne społeczeństwa. No tak. Wikipedia jak zawsze pomocna. A teraz po polsku. W takim opowiadaniu autor skupia się na tym, jak dane społeczeństwo będzie się zachowywało w obliczu zmian technicznych, technologicznych. Jak te zmiany podziałają na wyznawane przez nas wartości, na relacje międzyludzkie. Jak ludzie będą się w stosunku do tego, do siebie, zachowywać. Opowiadania tego typu to na przykład Skryto Grzesznicy. Jednak motywem, który powtarza się w paru opowiadaniach, jest coś, co czytelnik załapie tylko jeżeli będzie znał przeszłość Rafała Kosika. Okej, wiem, brzmi to trochę osobiście, no ale takie są te opowiadania. Rafał Kosik, zanim zaczął pisać książki, odnosić sukcesy, pracował w agencji reklamowej. Powergraph, które teraz jest jego wydawnictwem, było agencją reklamową. I z tego, co czytałem w tych opowiadaniach, to chyba była najgorsza praca życia pana Rafała. Ja tutaj trochę spekuluję. Tematu nie znam bardziej niż z tego, co można wyczytać w internecie, czy właśnie pomiędzy wierszami tych opowiadań. Ale jest parę opowiadań, które mówią właśnie o człowieku pracującym w agencji reklamowej, przyjmującym kolejne zlecenia, człowieku, który chce się wyrwać z tego całego zamieszania, człowieku, który odnosi duże sukcesy, opowiadania zawierające niesamowite przemyślenia na temat tej pracy,
Tytuł tego typu opowiadania to Za dobre to zrobiliśmy, czy Ohyda chyba mówi sam za siebie. Uważny czytelnik, znający trochę otoczkę tego wszystkiego, rozpozna, albo przynajmniej może mu się tak zdawać, że rozpoznaje pewne znajome wzorce, znajome osoby. Parę razy w różnych opowiadaniach pojawiała się osoba imieniem Adrian, pracująca właśnie na stanowisku, na przykład jako tworzącego reklamy, czy tego typu. Czy można tutaj w nim szukać osoby samego autora? Bardzo często główny bohater pracuje też ze swoją żoną. Pani Kasiu, pozdrawiam. Nie wiem, to są moje przemyślenia, refleksje po przeczytaniu tych opowiadań. Opowiadań, które są bardzo różnorodne, bardzo ciekawe, ale mających jednak parę cech wspólnych. Od razu widać, że napisał je Rafał Kosik. Są napisane z charakterystycznym mu humorem, polotem. No a poza tym są jak zawsze świetnie wydane. Już zapieram się do czytania drugiej części. A za książki dziękuję oczywiście panu Rafałowi. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w 7. edycji konkursu Książka za bohatera. Ponieważ tym razem mamy do wygrania 2 egzemplarze książki Dziewczyna w stalowym gorsecie, czyli skrzyżowania epoki wiktoriańskiej z X-Menami. Konkurs jest banalnie prosty, wystarczy oglądnąć filmik, odpowiedzieć na pytanie, wysłać maila, tyle. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zalajkować fanpage'a na Facebooku, link macie na dole. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. I to było na tyle w dzisiejszym... no dobra, Beatlesi, wiem, czekacie, ja też czekam, co mam powiedzieć. Projekt towarzyszący tej recenzji tak się rozrósł, a chcę, żeby on wyszedł na równi z recenzją. Naprawdę szykuje się coś bardzo fajnego. Nic wam nie mówię. Myślę, że to będzie coś na miarę 31 odcinka. Chociaż w zupełnie innym stylu, zupełnie w innym znaczeniu, ale nieważne. Czekajcie, bo warto. She loves you, yeah, yeah, yeah.